Dzisiaj to ja z kanału Na Tropie Przyrody i dzisiaj nagramy sobie obiecane karmienie kątnika domowego, ponieważ tak zagłosowaliście w ankiecie. Większość głosów wybrało właśnie karmienie tego oto kątnika i mam też smutną wiadomość. W ogóle wam jeszcze pokażę takie coś, co mam. Smutna wiadomość jest taka, że tutaj przebywał, pamiętacie w poprzednim odcinku w tym słoiku, przebywał kolczak zbrojny. Ale niestety kolczak zbrojny nas opuścił, ponieważ chyba coś mu się stało z odwłokiem, ponieważ miał taki dziwny odwłok bardzo, jak go znalazłem dzisiaj w słoiku. Więc nie wiem, co się stało, ale no już niestety go nie ma. No trudno. Najwyżej, może nie wiem, może innym razem się znajdzie jakiś kolczak. Trochę mi przykro, ale jakoś przeżyję. Kurczę, skakuny stały się na słońcu i tutaj mega zaparowało. Muszę ograniczyć im to słońce. Rozumiem, że one lubią się wygrzewać, ale trochę bez przesady. No, no i właśnie mówię, dzisiaj karmimy tego kątnika. No a niestety nie ma tutaj z nami już tego naszego kolczaka biednego. No, przykro mi, ale po prostu możecie sobie na Instagramie wbić Na Tropie Przyrody wszystko razem pisane, to tam niedługo pewnie wrzucę zdjęcie tego kolczaka jakieś już pośmiertne. Wtedy mogłem mu zrobić z bliska zdjęcia. Ale no, bardzo mi przykro było, ale no, zrobiłem, no, trudno, no takie rzeczy się zdarzają. To nie była moja wina, po prostu był jakiś ranny, jak go znalazłem już w ogóle prawie nie chciał się ruszać. Czasami tylko trochę biegał, ale w ogóle rzadko. No i dzisiaj taka przyszła pora, znalazłem, mam go od 2 dni, więc to na pewno nie jest moja wina, więc go nie zagłodziłem czy coś, bo przecież przez 2 dni by przeżył. No, więc no, po prostu mi nie, że nie mówcie tak, ale no, no bo to nie jest moja wina, ale tak się sytuacje się zdarzają. Dobra, przejdźmy do radosnej rowiny, czyli do karmienia kątniczka domowego. Tutaj mamy muchę w tym pokolczaku już, bo tutaj jest nasz kątnik. Zaraz otworzę tam i pokażę wam kątnik. Kątnik nie jadł już od 3 dni, ale dzisiaj go nakarmimy. Tutaj właśnie on sobie siedzi. Tutaj mam muchę i mu wrzucę. Mam nadzieję, że się zainteresuje, ponieważ tutaj możecie zauważyć, że leżą już 2 trupy much, które wcześniej zjadł. Dobra, jeszcze tak pomiędzy odcinkiem, żeby odcinek nie był taki aż nudny, to pokażę wam to. Patrzcie, znalazłem taki fajny kamień i patrzcie, tutaj są takie norki fajne, to jest taki, wygląda jak jakiś meteoryt normalnie. I mi się wydaje, że jakbym tak położył w jakiejś norce, nie wiem, jakimś... Jak będę miał jakiegoś pająka jeszcze, no to tak położę, to fajna kryjówka, patrzcie, dla takiego większego nawet kątnika. Chociaż może dla rownika jakiegoś, albo nawet dla skakunów, bo to są takie mniejsze. Zastanawiałem się, że gdyby była jakaś kopulacja i bym robił grupówkę, no to wtedy bym mógł takie coś rzucić, bo tutaj każdy by znalazł sobie kryjówkę, bo to jest dużo dziurek, a takie nimfy są bardzo małe, więc nawet w te najmniejsze dziurki się wmieszczą. Ale to w przyszłości. No, jeszcze opowiem o planach na przyszłość, jeśli chodzi o pająki. No. Też zobaczmy, co tam u skakunów. Gdzie jest skakun? O, widzę skakuna, dobra. To mu się trochę to... Zrobiłem mu trochę słaby ten słoik. No, bo mu ten... Drewnienko lata, czekajcie, odkręcę. Jesteśmy już w środku. No nie wiem, nie zauważycie tego skakuna stąd. Muszę wam go pokazać odtąd, ale nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć, bo jest wszystko zaparowane, obaczcie. Widzicie, tutaj się porusza. O, i mamy skakunek. Tu jest jeden. Jeszcze nie zweryfikowałem, czy to samiec, czy samica. Nie wiem, czy weryfikować to po wyglądzie, czy po wylince. Wiem, że po wylince i po wyglądzie można, ale właśnie nie wiem, nie mogę jakoś wychwycić tego. Mam nadzieję, że to są inne jakby płcie. Dobra, możemy przejść do drugiego skakuna. Jesteśmy tu. Jak zobaczycie, może... Tutaj jest nasz skakun drugi. To tam jest pierwszy, to jest drugi. Tak on fajnie wygląda. Tutaj jest zaparowane dużo, nie muszę mu to przeczyścić. Dobra, przejdźmy do karmienia. Jak już wspominałem, tu jest mucha. Będę musiał ją wyciągnąć pensetą i zobaczycie karmienie. Nie jest ostrze. Tutaj jest kątnik. Właśnie mu wrzucimy muchę. Padaj. Oj. Mogę przyjąć? No. Oj, no już muszka jest upolowana. Chyba był głodny. Czekam,
aż mi urośnie z powrotem. Teraz sobie konsumuję muchę. Fajnie. Widać, że mówię, że był głodny po prostu. Nie wiem. Widać go tu? Patrzcie. Tutaj sobie tak wcina. Muchę. Mucha już ginie od paraliżującego jadu. No. No i w sumie już nic się nie będzie dziać. Siedźcie karmienie. To teraz zagłosujcie w ankiecie teraz w prawym górnym rogu, co jest na następnym filmie. Dorzucę oczywiście nową propozycję do tych starych i zobaczymy, co będziecie chcieli. Idę za głosem ludu, także trzymajcie się i pa, pa. Życzę wam wszystkim miłego dnia i cześć!